Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam się z Państwem w czwartek, 12 marca i zapraszam na dzisiejszy Teledziennik. 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz posiadania zwierząt domowych przez 3 lata. Taki wyrok usłyszał Stanisław W. za skatowanie psa Franka. Przez 3 lata katował, rzucał o ścianę, głodził i pozostawiał bez opieki. Oprawca psa Franka, Stanisław W., dziś usłyszał wyrok za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Przeprowadzonej interwencji i z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynikało, że jest się znęca właściciel na tym psem, że został ten pies rzucany po ścianach, że właśnie przebywa na mrozie dłuższy czas, po prostu nie jest jakby do domu wprowadzany. Pierwsze drzwi do klatki schodowej są zamknięte, więc pies cały czas, dopóki sąsiedzi go nie wpuścili na klatkę schodową, chociażby przebywał na dworze. No i z tego wynikało, że no, trzeba odebrać tego pieska. Prokurator żądał dla oskarżonego 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazu posiadania zwierząt przez okres 5 lat. W sobie sądzie już na etapie postępowania przygotowawczego zgromadzono materiał dowodowy, z którego wynikało sprawstwo oskarżonego. Materiał tego dostarczyli przesłuchani w sprawie świadkowie, którzy wprost wskazali na zachowanie oskarżonego, które było podstawą ogłoszenia tej treści zarzutu. Wysoki sądzie są też, mając na uwadze wyniki postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego i dowodów zgromadzonych na etapie postępowania sądowego, jak również uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu aktu oskarżenia czynu i wysoki sądzie wymierzenie za ten czyn kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, bezwzględnej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wysoki sądzie na zasadzie artykułu 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzeczenie zakazu posiadania zwierząt na bezpieczeństwo. Obrońca Stanisława W. prosił o jego uniewinnienie. Jedyne, co można panu może zarzucić, to że no, pies nie chodził z nim na spacer, nie chodził na smycz, ale pies był tak do pana przywiązany, że zawsze był w pobliżu, to był pies łagodny i no, może nie było konieczności trzymania go bez przerwy na smycz. Także nie ma tutaj żadnych dowodów wskazujących na to, że pies się znęca. Jest jedno zeznanie, no może niekorzystne dla pana oskarżonego, ale złożone przez sąsiada, z którym pan jest skonfliktowany, no, który tutaj opisywał jedno zdarzenie, ale myślę, że nie można to być podstawą do skazania pana oskarżonego. Sam oskarżony doprowadzony na rozprawę z więzienia, w którym aktualnie odbywa karę, w mowie końcowej nie przyznał się do winy, bo jak sam mówi, lubi zwierzęta i nie zrobiłby im nic złego. Ja po prostu lubię zwierzęta i nie zrobiłbym nikomu krzywdy. Trzymałem się w jedną córkę i ponieważ nie jestem, po tej córce był ten piesek. Sąd nie dał wiary zeznaniom oskarżonego oraz świadków zaprzyjaźnionych z oskarżonym i uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu, skazując go na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Oskarżonego Stanisława W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku bez występu z artykułu 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i za czyn ten na podstawie powołanego przepisu wymierzam karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 35 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres lat 3. No jest to wyrok, który nas jako Straż dla Zwierząt zadawala, żeby to było przykładem dla innych, że no, znęcanie się nad zwierzętami i po prostu ustawa o ochronie zwierząt, która daje właścicielom psów to, że nie tylko można się z nich cieszyć i mieć zadowolenie, ale również nakłada na nich obowiązki szczepienia, leczenia, odpowiedniego dobrostanu zwierząt. No i wyrok, który dzisiaj zapadł, jest wyrokiem, który może przestraszyć innych
żeby właśnie w ten sposób nie postępować. Bo Franek biedny dalej szuka domu. Jak wiecie Państwo już z dzisiejszej rozprawy, Franek jest pieskiem, który został bardzo poszkodowany przez los i przez swojego właściciela. Wyrok usłyszeliśmy dzisiaj. Dlatego ja bardzo apeluję i do Państwa, i do wolontariuszy, i do wszystkich, którzy mają wielkie serca i mają otwartość też siebie, żebyśmy pomogli Frankowi. Franek został odebrany dzisiaj z interwencji, zgodnie z informacją, którą dostałam też od przedstawiciela Straży dla Zwierząt. Przebywa pod opieką Fundacji w Jedlinie Zdroju, a więc apeluję do Państwa, pomóżmy Frankowi, pomóżmy mu znaleźć ciepły, wreszcie dobry dom, który otoczy go opieką i który, gdzie będzie miał pełną miskę, ciepłe serca i co jeszcze, i to, czego potrzebują nasi przyjaciele, a więc przede wszystkim dobrych właścicieli. Osoby zainteresowane, gdzie mają dzwonić? Osoby zainteresowane na pewno mogą dzwonić bezpośrednio do Straży dla Zwierząt, która też otacza opieką wszystkie zwierzęta. Mogą dzwonić oczywiście też do mnie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie jako radna i jako mieszkanka też Jedliny i powiatu. Proszę również pamiętać, bo chciałam też również podkreślić, że Straż dla Zwierząt i wszystkie fundacje, które opiekują się tymi zwierzętami na terenie naszych gmin i opiekują się na terenie całego powiatu. A więc też apeluję jeszcze raz do Państwa, jeżeli widzicie takie przypadki osób, które znęcają się nad zwierzętami, widzicie przypadki, gdzie nasi przyjaciele są pozbawieni tych podstawowych zabezpieczeń, zgłaszajcie na policję, zgłaszajcie do Straży Miejskiej. One na pewno będą zgłaszały bezpośrednio tę interwencję również do Straży dla Zwierząt i dla fundacji, które na pewno się zajmą tymi zwierzakami. I pamiętajmy o tym, że zwierzęta nie są rzeczą, są naszymi przyjaciółmi i dbajmy o nie. Włamywacz i paser w rękach policji. 20-letniego włamywacza zatrzymali funkcjonariusze z komisariatu pierwszego w Wałbrzychu. Policjanci z komisariatu pierwszego zatrzymali 20-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który, jak się okazało, włamał się do warsztatu samochodowego. Stamtąd ukradł różny sprzęt oraz elektronarzędzia. Wartość pokrzywdzony oszacował na kwotę około 20 tysięcy. W trakcie pracy z zatrzymanym udowodniono mu również włamanie do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł rower, motocykl oraz elektronarzędzia. Tym razem pokrzywdzony oszacował straty na kwotę około 2,5 tysiąca złotych. W międzyczasie w konsekwencji policjanci zatrzymali również pasera w wieku 32 lat, też mieszkaniec Wałbrzycha, u którego odzyskano część skradzionego mienia. Mężczyzna, który dokonał włamania, odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast paserowi grozi 3 lata więzienia. Ten, kto wypala łąki i nieużytki, powinien spalić się ze wstydu. Przyszły cieplejsze dni i słoneczne, i podpalaczom robota aż pali się w rękach. Funkcjonariusze Straży Pożarnej ostrzegają przed wypalaniem traw. Pomimo negowania tego zjawiska w mediach, grożenia karami, wciąż w wielu gospodarstwach pokutuje przekonanie, że wypalanie nie szkodzi, a wręcz dobrze wpływa na glebę. Nic bardziej mylnego. Nawet jednorazowe wypalenie obniża wartość plonów o 5-8%. Zagraża również życiu i zdrowiu zwierząt i ludzi. Mamy z tym problem co roku. Praktycznie w tamtym roku ilość interwencji nam się zwiększyła około 300 sztuk przez wypalanie wiosenne traw. 2 lata temu mieliśmy lepiej, ponieważ zima nam troszeczkę się przedłużyła i pomogła nam w wegetacji traw. Ten rok kolejnym rokiem jest, gdzie idziemy intensywnie do traw. W ostatnim okresie mieliśmy już około 120 sztuk. Nie potrafię tego zrozumieć, jest to specyfika polska tylko i wyłącznie, a nawet wręcz Dolnego Śląska. Za granicą naszą, po stronie czeskiej czy po niemieckiej, strażacy tego problemu nie mają. Wypalanie traw niesie za sobą kary finansowe, które mogą wynosić nawet 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z PSP mają prawo ukarać sprawcę takiego wykroczenia mandatem w wysokości 500 złotych. Jeżeli się okaże, że
sprawca dokonał strat w większej wysokości, czy doprowadził do zagrożenia życia i zdrowia ludzi, skierujemy sprawę do Sądu Grodzkiego. Sąd Grodzki bada sprawę indywidualnie i wtedy mogą być kary wielotysięczne. Rolnik, który wypala swoje łąki i nieużytki, może stracić unijne dopłaty. Kara może wynosić od 3% kwoty dopłaty do nawet 20%, jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udowodni, że rolnik celowo wypala. Warto więc, aby przed podjęciem decyzji o podpaleniu łąki zapaliło się nam czerwone światło. Od 30 marca do 5 kwietnia planowana jest przerwa technologiczna w funkcjonowaniu parku wodnego w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Zdrój. Przerwa technologiczna obowiązuje raz w roku. W tym czasie zostanie wykonana niezbędna kontrola i konserwacja wszystkich urządzeń basenowych. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie pozostałe części Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, to jest fitness, siłownia, korty do squasha, stoły do tenisa stołowego, hala widowiskowo-sportowa, hotel i restauracja, będą funkcjonowały normalnie. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kontynuuje spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla pracodawców z gmin powiatu wałbrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Szczawnie Zdroju. Podobne spotkania odbyły się już w Jedlinie Zdroju, Głuszycy, Czarnym Boże i Boguszowie Gorcach. Uczestniczyło w nich łącznie 48 pracodawców. Myślę, że największe w ogóle zainteresowanie zaobserwowaliśmy w Boguszowie Gorcach. Było tam najwięcej pracodawców, dosyć taka fajna dyskusja się wywiązała. Także były pytania również do wniosków, bo też jesteśmy przygotowani, żeby pokazać, jak wypełnić wniosek, jakie dokumenty załączyć. I w ogóle jakie wymagania trzeba spełnić. Prezentację podzielono na dwie części: informacyjną, podczas której zaprezentowano usługi i instrumenty rynku pracy wspierające przedsiębiorców w doborze kandydatów do zatrudnienia, oraz warsztatową, gdzie przeprowadzono z pracodawcami indywidualne rozmowy. Pracodawcy są szczególnie też zainteresowani tymi nowymi formami, jakie uruchomiliśmy już w tym roku w pełnej wersji, które weszły do nowelizacji ustawy z ubiegłego roku, z maja 2014. Dopytują, co to są bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, z jakich form tego wsparcia mogą skorzystać. Są bardzo zainteresowani właśnie wszelkiego rodzaju dofinansowaniem do subsydiowanego zatrudnienia osób bezrobotnych. Jeżeli faktycznie mają zamiar zatrudniać, to po te formy u nas w Urzędzie Pracy sięgają. W 2014 roku w ramach aktywizacji zawodowej zatrudnionych zostało 3000 bezrobotnych. To wszystko w Teledzienniku. Dziękuję za uwagę, ale tuż po nim spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, a będzie nim pan Tomasz Lewandowicz, organizator Festiwalu Kultury Starożytnych Indii.